W dzisiejszym odcinku z cyklu Ogród Warzywny przypomnienie, jakie warzywa można, a nawet należy wysiać w kwietniu. Zapraszamy! Kwiecień to miesiąc najbogatszy w terminarzu, jeżeli chodzi o wysiew warzyw. Niewiele jest roślin, których nie zaleca się siać o tej porze. Część z nich trafia na rozsady, część bezpośrednio do gruntu. To skrótowy przegląd. Zaczynamy od rozsad. Do mniej więcej połowy kwietnia możemy jeszcze wysiewać warzywa psiankowate. Papryka i oberżyna mają dość długi okres wegetacji, więc warto po ich nasiona sięgnąć jak najszybciej. Pomidory również warto wysiewać do połowy kwietnia, jednak one rosną szybciej, więc bez problemu uda nam się wyprodukować rozsady, które sadzimy w gruncie, gdy minie ryzyko przymrozków, czyli najszybciej w drugiej połowie maja. Natomiast od połowy kwietnia możemy wysiewać na rozsady warzywa dniowate, czyli dynie, patisony, kabaczki, ogórki sałatkowe i gruntowe oraz cukinie, a także melony i arbuzy. Sadzonki te również mogą trafić do warzywnika, gdy minie ryzyko przymrozków, a ich produkcja trwa dość krótko. Po mniej więcej 4 tygodniach będą gotowe do wysadzenia. Przez cały miesiąc w dalszym ciągu możemy wysiewać na rozsady warzywa kapustne, m.in. brokuła, kalafiora, kapustę na średnio późny zbiór, a także jarmuż i brukselkę. Oraz zioła, które zaliczamy do roślin ciepłolubnych, m.in. bazylię, czomber i majeranek. Te rośliny sadzimy lub siejemy bezpośrednio do gruntu dopiero w drugiej połowie maja. W kwietniu do gruntu możemy za to wysiewać znacznie więcej warzyw niż w marcu. Do połowy tego miesiąca kontynuujemy się w bobu i grochu, a także szpinaku i cebuli. Dotyczy to także cebuli sadzonej z dymki. Na przełomie marca i kwietnia zaleca się też sadzić czosnek jary. Ząbki umieszcza się w odstępach około 10 cm, w rzędach oddalonych od siebie o mniej więcej 20 cm. Można użyć czosnku kupowanego do celów kuchennych, o ile jest to czosnek polski. Jednak lepiej jest użyć ząbków specjalnie przeznaczonych do sadzenia, dostępnych często w sklepach ogrodniczych. Kwiecień to też czas wysiewu warzyw korzeniowych. Na początku miesiąca możemy siać salsefię i skorzonerę. Cały miesiąc możemy siać marchew, pietruszkę i pasternak. A pod koniec miesiąca możemy już siać buraki, zarówno ćwikłowe, jak i liściowe. Z liściowych warzyw wprost do gruntu możemy już siać sałatę, a także szczaw, a pod koniec kwietnia także rokietę siewną, nazywaną też czasami rukolą. Sałatę i rokietę możemy wysiewać w mniejszych ilościach, ale co jakiś czas, na przykład w odstępach dwutygodniowych. W taki sam sposób można w dalszym ciągu wysiewać też rzodkiewkę. Ponadto w kwietniu możemy sięgnąć po nasiona rzepy i rzodkwi, rzadziej uprawianych w naszych ogrodach. A może warto wrócić do starych zwyczajów? Jeżeli nie preferujemy lub nie mamy możliwości uprawy z rozsad, w tym miesiącu bezpośrednio do gruntu możliwy jest wysiew warzyw kapustnych, takich jak na przykład kalarepa, kalafior czy kapusta na jesienny zbiór. Wysiewać wprost do gruntu możemy także por. W tym samym czasie sadzimy ziemniaki. Najlepiej, żeby wcześniej były one nieco podkiełkowane. Nie jest to warzywo popularne w ogródkowej uprawie, ale może warto dla nich znaleźć trochę miejsca, żeby w lipcu i sierpniu zebrać własne plony smacznych, młodych ziemniaków. Pod koniec kwietnia sadzimy też rozsady części warzyw, które przygotowywaliśmy od lutego. Dotyczy to na przykład takich roślin jak por, kalarepa, kalafior, kapusta wczesna czy sałata. Sadzimy je na grządkach na takiej samej wysokości, na jakiej rosły do tej pory, lub nieco głębiej. Są one dość odporne na chłody. Do gruntu lub do tarasowych czy też balkonowych donic sadzimy też sadzonki niektórych ziół, które o tej porze często są dostępne w sklepach ogrodniczych. Dotyczy to m.in. takich roślin jak lubczyk, rozmaryn, chrzan, szałwia czy tymianek. Część ziół możemy też wysiewać bezpośrednio do gruntu, a są to przykładowo koper, pietruszka naciowa, szczypiorek i kolendra. Jeżeli mamy w ogrodzie szklarnię, tunel foliowy lub chcemy przyspieszyć uprawy przykrywając je osłonami, możemy pod koniec kwietnia pokusić się o przyspieszony wysiew wprost do gruntu warzyw ciepłolubnych, które zaleca się siać w drugiej połowie maja. Dotyczy to na przykład ogórków i innych warzyw dyniowatych oraz fasolki szparagowej. Jeżeli pogoda dopisze, możemy liczyć na wcześniejsze zbiory. Jeżeli aura nie będzie sprzyjająca, koszt nasion tych roślin jest zazwyczaj niewielki i bez większego problemu będziemy mogli powtórzyć wysiew już w maju. I to wszystko na dziś. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków z cyklu Ogród Warzywny.